Proszę państwa, chciałem coś powiedzieć na temat właśnie poezji, tego, co się zajmuje. Chciałem powiedzieć, że poezja jest to jakieś... Panie, nie można pana w ogóle zrozumieć. No. Niech pan idzie na środek. Chciałem powiedzieć, że... No niech pan mówi głośniej. No. No idź pan na środek. Chciałem, powiedzmy, opowiedzieć o sobie troszeczkę i zainteresować was swoją poezją, która w zasadzie jest jakoś jakimś czynnikiem, który po prostu pozwala mi na poznanie ludzi, wejście w ich prywatne troski, ich życie. Niewyraźnie pan mówi do pana, i dlatego też właśnie chciałbym powiedzieć, jak... W jakim przypadku powstaje moja poezja? Jest to w zasadzie dziwna rzecz. Tak dziwna, jak ja sam jestem. Mam swój intymny świat, w którym żyję. I wszystkiego tego jest brak wam, co ja mam. Smutek i nostalgia. Smutek i nostalgia. Smutek i nostalgia. Nie słyszymy was. Smutek i nostalgia. Nie jest mi łatwo pisać na temat, powiedzmy, na podrzucony temat. Na jaki, przepraszam? Na podrzucony temat. Na podrzucony? Tak. Nie jest pan łatwo na podrzucony temat pisać. Dlatego też moim tematem, tak, powiedzmy, dłuższym tematem, który kontynuuję w dalszym ciągu. I to, przepraszam. Który kontynuuję w dalszym ciągu, jest piękno przyrody. Takiej przyrody, jakiej widzę ja. Ptaki przyrody? Takiej przyrody. Aha. Jaką widzę ja, powiedzmy, takiej dzikiej natury, nieokiełznanej. Powiedzmy, z walorami właśnie tymi najbardziej artystycznymi. Aha. Pan mówi teraz, mówi o przyrodzie teraz. Trudno mi jest mówić tak od do was w tej chwili, bo znam się na tym parę chwil, ale już potrafię z waszych twarzy dowiedzieć się w zasadzie cząstkę naszego przeszłego życia. Przyszłego? Przeszłego. Przeszłego. Naszego przeszłego życia. Gdybym był jasnowidzem, mógłbym wam... Gdyby pan był jasnowidzem. Mógłbym wam powiedzieć więcej. Mógłby nam powiedzieć więcej. Na przyszłość, ale... Przyszłość. Nie jestem, więc... Ale nie jest, więc... Trudno. Nie będzie. Z tym, że mogę powiedzieć w tej chwili, pokazać palcem. Można pokazać palcem. Twarze, które... Najbardziej, z których najbardziej mogę coś wyczytać. Może pan może pokazać palcem twarze, z których może najbardziej coś wyczytać. Tak. To chyba prosimy bardzo. Jeżeli państwo nie mają... Więc nie chciałbym tego robić. To wyjdzie z moich wierszy. To wyjdzie samo z pańskich wierszy. Dlatego, że powiedzmy w każdym takim odczycie, jak robię przeważnie w swoim gronie, mam swoją ofiarę, która... Po pewnym czasie jest załamana absolutnie. Nawet dochodzi do pewnej ekstazy nerwowej. Jakiej? Ekstazy nerwowej. Gdzie? Na odczycie. Na odczycie. Kosztuje mnie to sporo zdrowia. Kosztuje to pana sporo zdrowia. Tak, tak mi taką... Weszło mi w krew. Pan, powiedzmy, ja pan weszło chcę w krew. Wejść w życie ludzkie. Chcę znać ich troski. Po prostu jakoś własnym pisaniem zapobiec, tak, jakimś kataklizmom, powiedzmy, czy nawet moralnemu upadkowi. Pan chce zapobiec moralnemu upadkowi. No, ale to są takie sprawy, których... Co? Przepraszam. Myślę, że wie pan, to są... I chyba państwo też myślą, że są to sprawy...